Żeby móc pieniądze, na przykład, które już zostały wpłacone, odzyskać, pasażer musi w terminie do 14 sierpnia złożyć do nas pisemną prośbę o anulowanie tej kary. Ważne jest to, że rozpatrzone zostaną pozytywnie wnioski tylko tych pasażerów, którzy zostali ukarani za brak jednego z trzech wymaganych przez przepisy elementów, czyli albo pełnego imienia nie mieli na karcie, albo nazwiska, albo numeru dokumentu ze zdjęciem. Ponadto istotne jest również to, żeby w trakcie kontroli, kiedy to wezwanie do zapłaty było wystawione, pasażer okazał kontrolerowi biletów dowód tożsamości, a pozostałe dane umieszczone na karcie zgadzały się z tym dowodem. Pasażer nie musi nam przedstawiać wezwania do zapłaty, ponieważ oryginały wszystkich wezwań mamy u siebie w archiwum. Podobnie jak niektóre gazety informowały, pasażer nie musi podawać danych świadka wystawienia tego wezwania do zapłaty.